Estrada w sieci. Wejdź na estradapoznań.pl i odkryj 9 autorskich serii podcastowych, ponad 250 odcinków, 10 tysięcy minut nagrań, 14 słuchowisk, nowe duety muzyczne, teledyski, e-booki. Dołącz do 50 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Za darmo. estradapoznań.pl. Dobra strona kultury. Witamy serdecznie na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Przed nami to, co wszyscy kochamy najbardziej, czyli możliwość porozmawiania o filmach, które oglądamy w konkursie. W tym wypadku chodzi tutaj o konkurs animator.pl. I zapraszam Was na pierwszy Q&A do zestawu pierwszego, który został połączony takim hasłem "to skomplikowane". I o tych skomplikowanych wątkach, relacjach też często nie tylko międzyludzkich, ale relacjach z naturą będziemy dzisiaj rozmawiać z naszymi twórcami i twórczyniami. Witam Was bardzo serdecznie. Pozwolę sobie przedstawiać Was już przy okazji zadawania pytań do filmów, bo jest nas sporo, żebyśmy zmieścili się w czasie. A zatem na starcie uśmiecham się do Ewy Sztewki i będziemy rozmawiać teraz o filmie We Can Still Be Friends. I chciałam na starcie zapytać Cię, bo w Twoim filmie używasz dwóch bardzo silnych kolorów, niebieskiego i czerwonego. Mm-hmm. I chciałam zapytać Cię o symbolikę tych kolorów. Dlaczego zdecydowałaś się używać właśnie tych dwóch? Przede wszystkim przy projektowaniu całej tej oprawy graficznej miałam taki zamysł, żeby obie postacie były dokładnie przeciwieństwami siebie. Więc zaczęłam od tej głównej postaci niebieskiej i właśnie jak projektowałam ją, jej przestrzeń, to chciałam, żeby to było takie bardziej ponure, chłodne i tak dalej. I jak projektowałam drugą postać, świat zewnętrzny, do którego tam... do którego ją ciągnie, to chciałam, żeby to wszystko było... dokładnie na odwrót. Raczej ciepłe barwy, czerwone, pomarańczowe. Faktycznie bardzo silnie to się czuje oglądając Twój film, ale też taki element, na który, którego nie można pominąć, to jest ten motyw kiełkującego kwiatu. I teraz chciałam Cię zapytać, czy w Twoim też zamierzeniu ten kwiat miał być takim narastającym symbolem relacji, która umiera, czy właśnie jakiegoś dojrzewania do rozstania, bo mówimy tutaj o rozstaniu i chyba też zdradzie. Ogólnie robiąc ten film, chciałam, żeby tak wszystko nie było do końca Ewa, chyba cię tracimy.
połączenie z... Na przykład, Możesz jeszcze raz spróbować coś powiedzieć, bo nie wiem, czy się słyszymy teraz. No mi się teraz zacina. Słychać mnie teraz? Teraz cię słyszę, tak. Teraz cię słyszymy, także jakbyś była uprzejma, może jeszcze raz wrócić do pytania o kwiat, to spróbujemy jeszcze raz. A czy cokolwiek było słychać? Czy cokolwiek było słychać, czy od początku muszę zacząć? Nie, jakby usłyszeliśmy tylko tyle, że chciałaś, żeby nie wszystko było zrozumiałe. Aha, okej. Okay. No w sensie nie chciałam tak jakby... Bo ten film jest tak jakby zainspirowany konkretną sytuacją z mojego życia, ale chciałam, żeby też każdy mógł się do niego odnieść jakoś no, z perspektywy swojego życia, dlatego nie chciałam, żeby ta sytuacja była bardzo jasno narysowana i myślę, że no, mogą powstać przez to różne interpretacje, że to znaczy roślina i tak dalej. Dla mnie ta roślina była głównie takim po prostu ucieleśnieniem wszystkich emocji bohaterki. Dziękuję ci bardzo i myślę, że też jest to fajne, że każdy z nas może też osobiście odnieść się do tej historii, bo jest w niej wiele momentów, do których możemy się odwoływać. Dziękuję Ewa, teraz uśmiecham się do Joanny Dudek, która w naszym zestawie ma aż dwa filmy. No ale zaczniemy od pierwszego, czyli od filmu Zgubiliśmy morze. I tutaj rzecz, która mi się też bardzo mocno rzuciła na pierwszy plan po obejrzeniu tej animacji, to było to, że nie ma tutaj perspektywy, która jest uprzywilejowana. Że tak naprawdę czuję, że film uwzględnia dwa punkty widzenia tak samo. I czy takie było też założenie, żebyśmy mieli i jej, i jego punkt widzenia na równi? Chyba tak, no chodziło o relacje pary i... No tak. Tak, która kiedyś była w dobrym związku, pełnym pasji i coś się zmieniło i ich perspektywa na to, jak to można naprawić i jak oni się czują w tej rzeczywistości teraźniejszej. Chyba tak. Ale takim też mocnym momentem twojej animacji jest scena, kiedy dwójka głównych bohaterów idzie ze sobą do łóżka. I tam zmieniasz i sposób rysowania, ale też estetykę tego fragmentu. Czy jakby celowo też chciałaś, żeby ten fragment był najbardziej sugestywny, jakiegoś emocji, która się jeszcze tam może tli między tymi bohaterami? No tak, właśnie nie wiem, czy to było zrozumiałe, ale chodziło o to, że oni idą do tego łóżka z duchami przeszłości, czyli oni idą no, we czwórkę tak naprawdę do tego łóżka. I no tak, myślę, że nie chciałam tego pokazywać w dosłowny sposób, dlatego ta technika i te kolory, no żeby to było takie soczyste i pełne pasji. Faktycznie czuć tam bardzo taką tęsknotę za czymś, co przeminęło bezpowrotnie. No ale twój jeszcze drugi film, czyli Popioły, mam wrażenie, że już jest dużo bardziej też osobisty. Dedykujesz go chociażby też swojej babci. Czy... Tak, okej. Więc zapytam cię w takim razie, skąd są przedmioty, które animujesz w tym filmie? Czy to są jakieś pamiątki rodzinne, czy w ogóle skąd jest ta historia? Chciałam, żeby to były pamiątki rodzinne, ale no, nie pasowało mi to do techniki, więc wybrałam jakieś po prostu swoje. A druga część pytania, przepraszam. Pytałam o to, jakby skąd jest też ta historia, którą poznajemy w tym filmie. Czy to jest faktycznie historia twoja, twojej rodziny, twojej babci, czy jednak kogoś innego? Tak, to jest historia mojej babci. Ona, w ogóle pomysł zaczął się z tego powodu, że ona mi powiedziała pewnego dnia, że zakochała się na nowo w dziadku, a dziadek no, nie żyje już od... No wtedy od 26 lat nie żył.
więc trochę się przeraziłam, ale ona mi zaczęła opowiadać, że właśnie czyta listy od niego codziennie. Była u nich w pokoju, miała pudełko listów na łóżku i po prostu codziennie jeden list czytała sobie i tak z nim spędzała czas. No i zaczęłyśmy, wzięłam rekorder, rozmawiałyśmy 2 dni i tak powstał ten film. No, ale to jest jej historia, tak. To jest piękna historia i też w imieniu publiczności bardzo dziękuję, że zdecydowała się nią podzielić z nami, bo faktycznie zakochanie na nowo poprzez listy myślę, że musi być na pewno czymś wyjątkowym. Dziękuję Joanna. Teraz uśmiecham się z kolei do Sary Szymańskiej i do filmu 5 minut starsza. Chciałam cię zapytać, co było dla ciebie inspiracją do tego, żeby opowiedzieć historię o dwóch siostrach, bliźniaczkach i o ich no, dosyć jednak skomplikowanej relacji? No nie wiem, może to jest oczywiste, co powiem, ale sama mam siostrę bliźniaczkę, więc to jest po prostu zainspirowane moim życiem i jakby moją relacją z siostrą i dosłownie nie to, że jest to wzięte jeden do jednego, ale niektóre sytuacje może nie tak bardzo popchnięte do ekstremum, ale tak, na pewno jest to z życia wzięte po prostu, z życia wzięta sytuacja, tak. Jest to trudna relacja i jakby cieszę się, że miałam możliwość jakby opowiedzenia o niej w tym filmie, bo wydaje mi się, że też w ogóle relacja bliźniacza to jest coś, z czego tak naprawdę nie wszyscy sobie zdają sprawę jakby ze złożoności tej relacji i też z jakiejś takiej odmienności tej relacji od w ogóle jakichkolwiek relacji, jakie można mieć w życiu. No to jest zupełnie coś innego i to jest ciężkie. To jest ciężkie. To jest już piękne, ale to jest też po prostu ciężkie. Czuć to w historii, którą opowiadasz, że te dwie dziewczyny tak samo silnie się kochają, jak i mają siebie po prostu dosyć momentami. Faktycznie w tej relacji bardzo, bardzo łatwo to wychwycić, ale nie chciałam cię w ciemno pytać, czy masz siostrę bliźniaczkę, ale to też jest bardzo ważny kontekst, że to gdzieś czerpie z twoich doświadczeń. Te dziewczyny mają też taki zwyczaj, że one na przykład mówią, robią wtrącenia po angielsku. Mhm. To jest wasze? Tak, to jest totalnie nasze. No, to jest totalnie nasze, no tak. My właśnie tak, dużo tam jest jakby z nas. Może nie powinnamy mówić o tym, nie wiem, może to jakoś zaprzepaszcza obiektywizm jakiś w tej historii, ale tak, dużo tam jest z nas bardzo. Jakby te wstawki po angielsku. No, ale też wydaje mi się, że też ogólnie to jest sposób w ogóle mówienia teraz młodych ludzi i jakieś takie, wydaje mi się, że czasami wstawki angielskie bardzo dużo potrafią powiedzieć, jakby w krótkiej formie można więcej wyrazić niż po polsku, jakby tłumacząc. Nie wiem, mam wrażenie, że mam jakieś takie zamiłowanie też do zwrotów angielskich. Wydaje mi się, że one są takie w punkt z czasem po prostu i no, nie ma odzwierciedlenia po polsku po prostu. Masz rację, też to często czuję, że powiedzenie czegoś po angielsku bywa bardziej trafne niż po prostu szukanie naokoło słów w języku polskim. A jeżeli chodzi o ten techniczny aspekt tej animacji, od początku wiedziałaś, że chcesz, żeby ona właśnie tak wyglądała? No, w sensie jak? Chodzi mi o jakby też sposób rysowania tych dziewczyn, nie? Bo one... No tak naprawdę to jest to w sumie mój pierwszy film, taki poważniejszy, więc no, dla mnie jakby dużym po prostu wyzwaniem w ogóle było go zrobić, więc jakoś tak robiłam, miałam różne fazy podczas robienia tego filmu, po prostu od totalnej nienawiści po miłość, zmieniałam jakby styl 4 razy i jakoś tak po prostu potem pod koniec już poszłam jakoś tak z intuicją i za piórem po prostu, no nie wiem, wydaje mi się, że ta koślawość tych postaci to jest jakby moje po prostu, nie wiem, to jak ja też na to patrzę i to jest moje po prostu. To tak jakoś wyszło w ogóle przypadek, nie wiem. No bo faktycznie te formy są dosyć nietypowe, dosyć
wyjątkowo narysować, bo to nie chodzi tylko o dziewczyny, no ale nawet pies jest na swój sposób psem pasującym do świata, który narysowałaś. Dlatego interesowało mnie, gdzie ten pomysł, gdzie on się rodził, ale już chyba wiemy. Nie wiem, sama nie wiem. To chyba te pierwsze rzeczy mają taką moc, że właśnie czerpiemy z takiej swojej intuicji i jakoś tak idziemy za tym, co jest dla nas najłatwiejsze. I wydaje mi się, że ten film taki był dla mnie. I teraz jak pracuję nad kolejnym filmem, to już jestem taka, że w ogóle totalnie się pogubiłam, bo w tamtym to była taka szczerość w tym, a w tym nowym to szukanie nowej techniki, co jest straszne. Więc tak. Trzymamy w takim razie kciuki, żeby znowu w tym procesie urodziło się coś wyjątkowego i żebyśmy mogli potem o tym filmie też na Animatorze w konkursie porozmawiać. Dziękuję ci bardzo za też tę opowieść. Przejdziemy dalej i teraz chciałam porozmawiać o filmie Bestie wokół nas Natalii Durszewicz i o tym, jak właśnie do tej historii powinniśmy się odnosić, bo tutaj mam też takie wrażenie, że jednak tą tytułową bestią w twoim filmie są ludzie, którzy są dookoła nas i którzy podporządkowują sobie absolutnie wszystko, co jest dookoła nich. Czy chciałaś właśnie, żebyśmy tak ten film rozumieli? Tak. To jest jakby jedna z wersji, jedna z moich koncepcji przy tworzeniu tego filmu. Ja zawsze podchodzę do krótkiego filmu w taki sposób, jak można podejść do wiersza, że można go zrozumieć na różne sposoby, prawda? I każdy może wziąć coś dla siebie z danej krótkiej formy. I w Bestiach wokół nas moim punktem wyjścia właśnie było przedstawienie ludzi jako takich drapieżników, jak moja niezgoda na to, jak traktują środowisko naturalne i niewinne istoty, również jak traktują siebie wzajemnie, jak więksi niszczą, upokarzają mniejszych, jak uniemożliwiają im rozwój ze względu na różne czynniki, jaki jest brak tolerancji, brak akceptacji dla słabszych. Oraz jest to też historia o utracie niewinności. Ja chciałam ukazać taką drogę bohatera, który przechodzi przez różne lekcje okrucieństwa w trakcie trwania filmu i dać wyraz temu, że uważam, że każdy z nas poniekąd musi stać się drapieżnikiem, aby w naszym świecie przetrwać. Faktycznie wszystkie te poziomy można tam wyłapać i jest to bardzo trafiona, myślę, refleksja o naszym świecie. Niemniej jednak jest to ocena takiego elementu rzeczywistości, który jest dosyć smutny. I twoja animacja, ona też jest tak naprawdę mroczna, taka utrzymana w ciemnych barwach. I zastanawiam się, jak ci się pracowało nad tematem, który napawa smutkiem. Znaczy, generalnie często poruszam dosyć ciężkie tematy w swoich krótkich etiudach, dlatego poniekąd taki jest też sposób mojego myślenia. Też patrzę tak na sztukę, wyłapuję jakieś niewygodne prawdy, nieprzyjemne emocje, ubieram je właśnie w taką malarskość i podczas pracy nad tym też mierzę się ze swoimi własnymi demonami, w jakiś sposób rozładowuję swoje frustracje. Generalnie podczas pracy nad tym filmem to był dosyć ciężki okres w moim życiu, ponieważ była też ta pandemia, no i różne takie sytuacje też w moim życiu. Dlatego czasami jak go oglądam ponownie, jak na przykład musiałam ostatnio sprawdzić w szkole kopię DCP, to aż byłam sama
troszkę mnie przeraziły niektóre tam momenty. Ale raczej ja jestem przyzwyczajona do poruszania takich tematów smutnych. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo o ile jest to smutne, to jest to prawdziwe, o czym w tej animacji opowiadasz. I jeżeli nawiążemy do tytułu tego zestawu, czyli że to skomplikowane, to faktycznie te relacje, te bestie, które wychodzą z ludzi, są bardzo skomplikowane, ale też doświadczamy tego na co dzień, więc za tą refleksję ogromnie ci dziękuję, bo... Też taki sposób jakby przypomina, że znaczy moim założeniem też było, no nie można czegoś niewygodnego i czegoś smutnego przypomnieć ludziom w sposób wesoły. Znaczy można też, ale ja nie umiem chyba tak po prostu. Kto wie, może właśnie dzięki temu w paru głowach uda się też refleksję na ten temat poruszyć. Także bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci też za te kolejne tropy interpretacyjne. Na pewno warto do tego filmu jeszcze wrócić i poszukać ich na własną rękę. Bardzo dziękuję. Dzięki. Zmienimy teraz nastrój dosyć mocno, bo z takiego filmu smutnego przejdziemy w film, który jest urokliwy i wesoły. Uśmiecham się do Magdaleny Pileckiej i do serii Dinner or Something. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. W tym wypadku akurat będziemy mówili o odcinku, który wszedł tutaj do naszego konkursu na animatorze, czyli Let's Grow Up, ale myślę, że zanim zaczniemy rozmawiać o tym konkretnym odcinku, chciałabym zapytać cię może o całą serię, bo też nie wiem, czy wszyscy nasi widzowie i widzki wiedzą, że to jest seria filmów, którą realizujesz już od lat, bodajże chyba 2015 był start, prawda? Ja nawet nie wiem, to było tak dawno, jak zaczęłam, że ja już nie pamiętam. Tak, to jest data, którą udało mi się wyszukać na twoim kanale na YouTubie, to akurat... No, myślę, że skoro, że wiesz lepiej niż ja. Ja nic nie ogarniam za bardzo. Ludzie się po prostu śmieją. Super, ale to jakby powiedz nam w takim razie, skąd w ogóle wziął się pomysł na tę serię odcinków, na to, jak tworzysz te zabawne i urokliwe historie, no i przede wszystkim, dlaczego bohaterami twojej serii są dinozaury, bo to też myślę, że jest ciekawe. Dinozaury or something. No, or something, dinki, tak? Słucham? Dinki. Tak. To zostało jakoś, się tak przyjęło dzięki widzom. Ja jakoś sama o nich tak nie mówiłam na początku, ale rzeczywiście wszyscy zaczęli do mnie mówić o dinkach i też już teraz mówię o dinkach. A zaczęło się to tak, że dawno, dawno temu na farmie moich rodziców, którzy mają hodowlę alpak, mają około 50 rozbójników. Kiedy tam byłam na wakacjach, podeszła do mnie pewnego dnia alpaczka i powiedziała: spełnię twoje trzy życzenia, jak zamienisz mnie w takiego małego dinka. No i wtedy powiedziałam okej. I tak powstało dino. Tak. W związku z tym, że miałam też w głowie mnóstwo jakichś takich myśli, które chciałabym wyrazić, albo jakoś takich sytuacji trochę abstrakcyjnych, które też chciałabym, z którymi chciałam się podzielić, stwierdziłam, że skoro już mam tego dinka, no to może ja włożę tę historię właśnie w niego, tę małą, minimalistyczną postać i tak zrobiłam. I tak zrobiłaś i tak oglądamy dinki do dzisiaj, w tym również w naszym konkursie. No ale w tym odcinku, o którym rozmawiamy, czyli Let's Grow Up, mamy akurat do czynienia z 6 dinkami w jednym odcinku. I ciekawi mnie jedna rzecz, ponieważ jak one się pojawiają na końcu, pojawiają się ich głowy, to te 6 dinków układa się w kolor tęczy. Czy ta symbolika jest tutaj jakoś celowa, czy nie? Tak, oczywiście, że tak. Inspiracją do tego odcinka, który myślę, że jest dosyć wyjątkowy w całej serii, bo zazwyczaj
te odcinki są dosyć takie, powiedziałabym, mroczne. Zazwyczaj tam się dzieją jakieś takie dosyć smutne rzeczy. A w tym odcinku wyjątkowo bardzo chciałam zrobić coś takiego przyjemnego. Jakby ten temat, który w Polsce jest taki kontrowersyjny i budzi tyle emocji, czyli sprawa osób LGBT, no jest strasznie dla mnie przykrą sytuacją. Jakby to, że odbiera się ludziom człowieczeństwo, wyklucza się ich, często dochodzi do jakichś ataków i tak dalej, co sprawia, że martwię się o swoich znajomych, co sprawia, że jako osoba wysoko wrażliwa nie rozumiem tego i przeżywam cały czas. No to było takim czymś, co ciążyło cały czas nade mną i było taką pośrednią inspiracją. Natomiast taką bezpośrednią był pewien wywiad, który oglądałam z dziewczynami, które były w związku jednopłciowym i opowiadały o swoich przykrych doświadczeniach, jakie miały z tego powodu. I jedna z nich powiedziała, że jak porusza się po mieście, to zazwyczaj czuje się bardzo niepewnie, ale w momencie, kiedy widzi na przykład gdzieś taką tęczową flagę, to robi się jej tak cieplutko na serduszku, wie, że tam jest ktoś, kto ją wspiera w pewnym sensie. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, to ja też muszę zrobić coś takiego cieplutkiego, takiego wirtualnego haga, wiesz, chciałabym dać osobom. I dlatego ten odcinek jest taki, no właśnie tak jak powiedziałaś na samym początku, taki, nie wiem czy powiedziałaś pocieszny, ale dla mnie jest taki pocieszny, jest taki pogodny dosyć. I tak, więc ta tęcza to jest ewidentnie wyraz mojej sympatii do osób wszystkich. Dziękuję Ci za tą tęczę, bo ta tęcza faktycznie w tej urokliwości tej opowieści no, jest takim kontekstem, no myślę, że dodającym otuchy, że mimo wszystko w świecie, który potrafi być wywrócony do góry nogami i wariować, nie jesteśmy sami, więc fajnie, że właśnie ten gest wykonałaś w taki sposób. Też się cieszę. Tak, chciałam też zwrócić uwagę na tytuł, bo jest taki dwuznaczny, let's grow up, czyli dorośnijmy i zrozummy, że, no bo, że wszyscy jesteśmy równi tak naprawdę i jakieś takie niuanse, bo to właściwie są niuanse, które są totalnie nieistotne, nieszkodliwe dla innych, nie powinny sprawiać, że żyjemy w jakichś takich patologicznych sytuacjach. Jednocześnie jest też to takim dosłownym znaczeniem, ponieważ dinki tam rosną pod wpływem deszczu, który spada, więc grow up też znaczy, że wyrośnijmy. Więc jeszcze bawię się tutaj tak trochę tym tytułem. Myślę, że to jest dobre hasło, więc będziemy je szerzyć teraz na animatorze i mówić dookoła let's grow up. Rośnijmy, dojrzewajmy, ogarniajmy się jako społeczeństwo. Bądźmy mądrzejsi i milsi dla wszystkich. Natomiast tutaj mówisz o tym, że czerpałaś inspirację do akurat tego odcinka z otaczającego cię świata, tak to możemy nazwać. Ale sama przyznaj, że czasami bywasz bezwzględna dla tych swoich bohaterów w tych innych też odcinkach. Więc na koniec chciałam cię zapytać, co cię inspiruje do tych historii? No bo tu mamy akurat ten kontekst właśnie społeczny, ale co cię inspiruje do tworzenia tych opowiastek, żarcików często? No to tak, to jest różnie. Czasami inspirują mnie moje doświadczenia. Bardzo często, właściwie teraz już mniej, ale kiedyś miałam taką bardzo ilustracyjną tendencję do ilustracyjnego wyrażania swoich emocji. Nie za bardzo potrafiłam je nazwać, ale widziałam takie gotowe scenki. Jak zamykałam oczy, to sobie właśnie myślałam, o, jestem takim małym stworzonkiem, które stoi po prostu w jakiejś wodzie i tylko nosek mu wystaje na powierzchnię ziemi, nad wodę. No mnóstwo miałam takich historii, które właśnie, takich obrazków, które włożyłam w te małe ciałka. No ale mam też takie inspiracje na przykład wyciągnięte z jakichś tekstów piosenek, albo z książek, albo z jakichś zasłyszanych rozmów na ulicy. Ale mam też na przykład na Instagramie takie foldery różne, na przykład mięsny jesz, albo jajce, albo coś tam, takie głupoty. Jak sobie to przeglądam, to czasami sprawia to, że moja wyobraźnia harcuje.
W takim razie dzięki. Jeżeli ktoś, kto nas teraz ogląda, ma ochotę się bardziej zagłębić jeszcze właśnie w te różne harce wyobraźni, to można to zgłębiać na kanale na YouTubie po prostu, gdzie Magda realizuje więcej odcinków. Dzięki wielkie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego filmu, a mianowicie do filmu Between. I tutaj do Anety Siurnickiej. Chciałam cię zapytać. Dzień dobry, witaj. Chciałam cię zapytać, czy jak szukamy też pól do interpretowania historii, którą opowiedziałaś, czy możemy powiedzieć, że główny bohater tej animacji tak naprawdę zanurza się w jakichś marzeniach o odległych światach, planetach? I bardzo, bardzo ciekawa jest dla mnie, chciałam cię też zapytać o symbolikę tego porastania mchem. Czy jak to się ma właśnie do tego gubienia się we własnych wyobrażeniach? Jasne, więc to jest takie zestawienie dwóch światów. Z jednej strony jest ten świat wyobrażeń i fantazji, w którym ta postać jest, powiedzmy, panem wszechświata, jest pewny siebie, eksploruje ten świat, a z drugiej strony jest ten świat rzeczywisty, na którym stąpa po ziemi i w którym tkwi. I w pewnym momencie ta roślinność go obrasta, on albo tego nie zauważa, albo po prostu pozwala, żeby to się stało. Bo też na samym początku widzimy, że on do tej roślinności ma dość pozytywny stosunek. Traktuje ją z troską, czasami gładzi jakieś liście. A więc pomimo, że snuje te odległe fantazje, to jednak czuje się dobrze w tej swojej rzeczywistości i pozwala, żeby go otoczyła i obrosła. I nawet wtedy to światełko na końcu w nim się tli. Więc jednak te wyobrażenia mimo wszystko i marzenia trwają. To jest piękna sytuacja, kiedy trwają i tak naprawdę pokazujesz, że ta przestrzeń do tego, żeby one dalej były żywe, żeby ona cały czas była właśnie obecna. Ale chciałam cię też zapytać o to, jak wymyśliłaś to, jak ten główny bohater ma wyglądać? No, bo rozumiem, że to jest lalka, którą zaprojektowałaś. Tak, zgadza się. Jak na to wpadłam? Chyba metodą prób i błędów. Po prostu wzięłam ołówek i zaczęłam szkicować jakieś postacie. Ostatecznie jak usiadłam do tego, żeby już wyrzeźbić głowę lalki, to ostatecznie wyszła i tak zupełnie inna. Po prostu tu miałam tą możliwość, że nie musiałam trzymać się ściśle jakiegoś planu, bo byłam jedyną odpowiedzialną za to osobą i robiłam i scenografię, i lalkę, więc po prostu mogłam pozwolić sobie na jakieś improwizacje w trakcie i no, po prostu tak wyszło. No ale właśnie, jak sama mówisz, robiłaś nie tylko właśnie scenografię, lalkę, zajmowałaś się zanimowaniem tego wszystkiego. Brzmi to jak bardzo czasochłonny proces. I chciałam zapytać, jak długo ten świat powstawał? Jak długo go kreowałaś, żebyśmy mogli ten film zobaczyć? Więc ja zaczęłam robić go na początku drugiego roku, czyli w październiku, do marca. Wtedy zamknięto nam uczelnię i musiałam przez drugi semestr wstrzymać pracę i wróciłam do tego w wakacje. I no, w wakacje zajęło mi to kilka tygodni, ale montowałam jeszcze w październiku. Troszkę to trwało i no też przez pandemię ten cały proces się wydłużył i rozciągnął w czasie. Widzicie, to jest w ogóle odrębny temat, o którym bardzo chętnie z wami dzisiaj nie mamy czasu porozmawiała, o tym właśnie jak te czasy pandemiczne wpłynęły właśnie na wasze projekty i waszą pracę, bo to już jest któraś opowieść o tym, że te wyboje, które doświadczyliśmy w związku z koronawirusem, też wpływały na to, jak przebiegały te projekty. Bardzo dziękuję, Aneta, dzięki za twoją animację, dzięki za świat marzeń w Between. Dzięki. I teraz na samym końcu przechodzimy do ostatniego filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Nie strać jej piękna. Mateusz Błaszczyk. Na samym starcie ogromnie ci gratuluję, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiecie, że to jest film wybrany przez publiczność w Animatorze bez selekcji.
I to myślę, że już jest na samym starcie wielkie wyróżnienie i wielki powód do dumy. Mam nadzieję, że tak to współodczuwamy. Tak, tak. To jest wielki powód do dumy i w tym momencie, jeśli mogę, to chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy na mnie zagłosowali i no super, po prostu super, że jestem i że mogę właśnie brać udział w największym festiwalu animacji w Polsce. Dziękuję bardzo wszystkim. Ja też się bardzo cieszę, tym bardziej, że w tych różnych skomplikowanych relacjach u ciebie znowu powędrujemy w takie rejony ekologiczne. Cieszy mnie to ogromnie, że też nawiązujecie do natury w swoich animacjach, ponieważ no to jest szalenie ważna rzecz dla nas, dla współcześnie żyjących osób. Ale w twojej animacji jest to dosyć ciekawe, bo z pozoru, jak zaczyna się oglądać, to można mieć wrażenie, że będzie to jakaś opowieść miłosna, jakiejś takiej relacji właśnie emocjonalnej, miłosnej. No a jednak z czasem konfrontujemy się z tym, że to tytułowe piękno jednak dotyczy niszczenia natury, ziemi. Czy mógłbyś nam powiedzieć o tym, jak ten pomysł w ogóle ci się narodził? Tak, bo to właśnie o to chodziło, że chciałem pokazać tą romantyczną relację między ludźmi i przełożyć ją troszeczkę na taką relację między ludźmi a naturą. To jest takie porównanie troszeczkę tych dwóch relacji i chciałem pokazać, że one są bardzo do siebie podobne i że powinniśmy odnaleźć w tym właśnie spójne punkty i że powinniśmy sobie uświadomić, że jeśli stracimy tą miłość w naturze, to będzie to tak samo bolało, jakbyśmy stracili miłość swojego życia i powinniśmy po prostu o to zadbać, bo to jest bardzo ważne po prostu. Chciałem troszeczkę ten właśnie ekologiczny temat przełożyć na bardziej romantyczną i powiedzmy trochę filmową historię. No i ten pomysł właśnie narodził się na uczelni, gdzie no chciałem poruszyć bardzo ten temat i zacząłem sobie wyobrażać scenariusz do tego filmu. No i ubrałem go chyba w to, co gdzieś tam w środku we mnie się działo. Połączyłem te dwa światy i jakoś tak to powstało. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie o ile nie każdy z nas, myśląc tak globalnie, jest w stanie znaleźć w sobie miłość do natury, o tyle do takiej emocji jak uczuć do drugiego człowieka, każdy jest w stanie się jakoś na którymś etapie życia odwołać. I to wywrócenie tych porządków w twojej animacji uważam, że no jest takim bardzo ciekawym zwróceniem uwagi na nową perspektywę. Tak, wydaje mi się, że właśnie udało mi się po prostu znaleźć troszeczkę język, który pomoże może jakiejś grupie, która nie do końca rozumie ten problem albo się nie utożsamia z tym, nie była zainteresowana, przełożyć to właśnie troszeczkę na siebie i na to, że to jest jednak ważne. Po prostu na taki bardziej współczesny język, nie wiem, coś takiego. Bo jest to też trochę taki moment, kiedy ci bohaterowie doświadczają cudów natury we dwoje. Tak, dokładnie. To są takie marzenia, senne wspomnienia tych właśnie pięknych chwil, które oni notabene spędzili w naturze. Jakby to nie byłoby możliwe, gdyby nie natura, która ich otacza. No ale właśnie, czy jednocześnie chciałeś, żebyśmy dostali taki sygnał od ciebie, że ten czas jest ograniczony? Tak, tak, jak najbardziej. To jest też... moja animacja jest trochę przepełniona takimi, powiedziałbym, smaczkami, pewnymi rzeczami, które jak się może obejrzy ją kilka razy i zacznie doszukiwać pewnych rzeczy, to się jej odnajdzie. I początek i koniec animacji jest zamknięty klamrą sceny, gdzie główny bohater jakby wyłącza budzik, który budzi go rano. I to jest właśnie takie porównanie troszeczkę do czasu, który nam pozostał. I do tego, żebyśmy nie zaspali, nie spóźnili się na ten ostatni moment, kiedy możemy jeszcze coś zrobić, no bo katastrofę klimatyczną jeszcze możemy powstrzymać, no ale musimy wiedzieć, że trzeba już działać, nie możemy na to po prostu zaspać. Dlatego też na plakacie filmu, który zrobiłem, umieściłem cytat z mojej pracy dyplomowej: bólu, który będzie nam towarzyszyć, nie wyleczy czas, bo czasu już nie mamy. I to jest właśnie trochę takie nawiązanie do tego bólu, utraty miłości, no i tego czasu, że po prostu
już go nie ma, więc musimy działać. Musimy działać, a czas ucieka w sposób nieubłagany. Także tym bardziej cieszę się, że właśnie publiczność tak ochoczo wychwyciła ten przekaz, który zrobiłeś, no i że jesteś dzisiaj razem z nami i że możemy razem rozmawiać. Dzięki wielkie, Mateusz. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Bardzo wam dziękuję. Jak myślę o tym wszystkim, o tych wszystkich złożonych tematach, które poruszyliśmy teraz przez te 40 minut, to faktycznie zestaw ma adekwatny tytuł. Jest to wszystko skomplikowane, ale szalenie się cieszę, że poruszyliście tyle historii, które mają ogromny potencjał do tego, żeby poruszać dalej serca publiczności. I za to dziękuję wam w imieniu swoim, w imieniu zespołu Animatora. Ale też na samym końcu nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że trzymam kciuki za wasze filmy, bo piłka w grze, konkurs trwa. Także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z wyników tegorocznego konkursu. Dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki bardzo, do widzenia. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia. Estrada w sieci. Wejdź na estradapoznań.pl i odkryj 9 autorskich serii podcastowych, ponad 250 odcinków, 10 tysięcy minut nagrań, 14 słuchowisk, nowe duety muzyczne, teledyski, e-booki. Dołącz do 50 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Za darmo. estradapoznań.pl. Dobra strona kultury.
Estrada w sieci. Wejdź na estradapoznań.pl i odkryj 9 autorskich serii podcastowych, ponad 250 odcinków, 10 tysięcy minut nagrań, 14 słuchowisk, nowe duety muzyczne, teledyski, e-booki. Dołącz do 50 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Za darmo. estradapoznań.pl. Dobra strona kultury. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym Q&A-u i kolejnym spotkaniu do konkursu polskiego w ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Przed nami rozmowa wokół filmów zgrupowanych w zestawie drugim, który ma podtytuł Uciec, ale dokąd? I teraz porozmawiamy właśnie o tych przestrzeniach, światach i historiach, do których uciekamy dzięki naszym twórcom i twórczyniom, którzy są już razem z nami. Witam was bardzo serdecznie. Pozwolę sobie przedstawiać was już też przy okazji rozmawiania o waszych filmach. Zaczniemy chronologicznie, czyli od filmu Pojazd Marzenie. I tutaj witam Michała. Michał Mróz jest razem z nami, witam. Słyszymy się, tak? Witam serdecznie. Witam, tak, tak. Super. Cześć, bardzo, bardzo mi miło, że jesteś z nami. No i rozpoczynamy od ucieczki na Księżyc w zasadzie, bardzo, bardzo odległej też podróży. Chciałam cię zapytać, skąd pomysł na to, żeby stworzyć tą animowaną opowieść o historii Mieczysława Beckera, no i o jego spełnianiu marzeń właśnie z dzieciństwa. Znaczy pomysł się wziął z takiej trochę pandemicznej nudy. Od dawna chciałem zrobić jakiś taki film, który łączy animację z jakąś taką sferą dokumentalną, tak? Ze sferą prawdziwych wydarzeń, jakichś prawdziwych postaci. I też coś łączącego z kosmosem, jakoś tematyka kosmosu, podróży też jakoś mnie fascynowała. Nie wiem, może właśnie ten okres pandemiczny, kiedy się nie mogliśmy nigdzie ruszać, nagle wypłynęło ze mnie coś takiego. I film został w ogóle zrealizowany w ramach programu Kultura w sieci, więc też taki program pandemiczny. Dlaczego Becker? No Becker jako taki polski wynalazca, o którym wcześniej nie słyszałem, trochę mnie zainteresował, że stworzył, znaczy wymyślił tak w zespole naukowców to ten łazik księżycowy, tak, którym Amerykanie chodzili po Księżycu, ale też zafascynowało mnie taka jego właśnie dążenie w swoim marzeniu, gdzieś w takich swoich wspomnieniach z dzieciństwa, od samego początku fascynował się kosmosem. Czytał powieści science fiction, takie pierwsze polskie powieści science fiction. Gdzieś wpatrywał się w ten kosmos. No i chciałem właśnie ten świat, powiedzmy, prawdziwych wydarzeń, tych naukowych jego przeżyć już w Stanach Zjednoczonych, połączyć z tym jego marzeniem z dzieciństwa. To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie odkrywasz przed nami historię, która no myślę, że nie jest dobrze znana ani kojarzona. Nie rozmawia się często o tym w kontekście właśnie lotu na Księżyc Amerykanów. Ale jak sam powiedziałeś, zależało ci na tym, żeby była to też taka trochę dokumentalna perspektywa, bo jednak no, opowiadasz o faktach. I w swojej animacji używasz też materiałów archiwalnych. No tak, tak. Jest to połączenie techniki wycinankowej, takiej komputerowej wycinanki, powiedzmy, bardzo prostej, gdzie mamy przedstawione, powiedzmy, tą sferę bardziej tych marzeń, tych rzeczy fantastycznych, które Becker sobie mógł wyobrażać, tak, w jaki sposób ląduje się na Księżycu, w jaki sposób się startuje, w jaki sposób się w ogóle myśli o tym Księżycu.
A z drugiej strony mamy właśnie tą sferę dokumentalną, tak, żeby widz wiedział, że to są jednak jakieś prawdziwe wydarzenia, odwołujemy się do prawdziwej postaci i chciałem spróbować w jakiś sposób to połączyć. Było to problematyczne, żeby też do tych archiwaliów dotrzeć? Nie. No te filmy, powiedzmy, które w jakiś sposób tam przerobiłem, one są dostępne bezproblemowo. Bardzo Ci dziękuję w takim razie też za te opowiedzi, za te odpowiedzi i za to, że mogliśmy razem z Tobą i z Beckerem uciec na Księżyc. Dzięki wielkie. Dzięki śliczne. Przechodzimy w takim razie do kolejnego filmu i to będzie film Krzątaczka. Jest razem z nami Dominika Wyrobek. Witam Cię serdecznie. Witam. Cześć. I to będzie zupełnie inna ucieczka i zupełnie inna historia, bo jednak no, mimo wszystko bliższa Ziemi aniżeli kosmosu. Na samym początku też pierwsza rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała w twoim filmie, to jest taki feministyczny jego wydźwięk. Ja przynajmniej bardzo, bardzo mocno go poczułam. I chciałam zapytać cię, czy właśnie zależało ci na tym, żeby tym filmem skrytykować taką stereotypową rolę, którą społecznie nadaje się kobietom, która jest właśnie sprowadzona do sprzątania, takiego krzątania się, czyszczenia, która no, jest właśnie nadana społecznie i akceptowalna społecznie cały czas? Znaczy myślę, że pomysł nie był tak prosty od samego początku, bo na początku miałam wizję tylko połączenia tych dwóch światów, tego świata, w którym ona wykonuje te codzienne czynności i jest tylko po prostu zafiksowana na tym punkcie i to stanowi jej codzienność i właściwie jakby nie widzi świata poza tym. I ten świat drugi, ten świat ucieczki, gdzie tak naprawdę jest wolna, jest zwierzęciem, który eksploruje. Nie było moją intencją, znaczy wróć, no jestem jak najbardziej feministką, chociaż zawsze staram się z dystansu przyglądać pewnym sprawom. I nie było moją intencją, żeby powiedzieć, to jest dobre, czy to jest złe. Aczkolwiek miałam ochotę przedstawić ten wątek takich po prostu kulturowo przyjętych norm, których się trzymamy i mimo często jakby świadomości tych podziałów i jakby chęci dokonania zmian nie jesteśmy w stanie jakby wybrnąć z tego, do czego przywykliśmy. Bardzo właśnie ujęło mnie to w plakatach, które zamieściłaś już pod koniec filmu. Stąd też było to moje poczucie tego wątku jako dosyć mocnego. Ale jak sama mówisz, ta bohaterka jest w dwóch światach. Jest też ten świat ucieczki, ten świat, dokąd można się udać, kiedy to znużenie codzienną rutyną się pojawia. Świat, który jest bardzo ekscytujący, ale on jest też wizualnie bardzo ciekawy. I czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o tym, jak się taki świat wymyśla? Wow. Znaczy to na pewno nie było tak, że ja miałam gotowy pomysł na to, jak to będzie technicznie wyglądało. I Krzątaczka powstawała tak naprawdę bardzo, bardzo długo. I ja tak trochę odchodziłam od tego filmu i do niego wracałam z nowym pomysłem i po prostu cofałam się wstecz i zmieniałam wszystko, co już zrobiłam i dopasowywałam do tego, co miałam na dany moment w głowie. I nie wiem, tych przemian było pewnie z 4 czy 5. I ten świat jest trochę połączeniem na pewno fotografii i zdjęć, które zbieram często po prostu wyjeżdżając gdzieś, zdjęć natury, połączeniem po prostu rysunku też i Photoshopa, bo w sumie bardzo lubię pracować w komputerze. Czyli świat w sumie ewoluował razem z powstawaniem filmu. Tak, dokładnie. Było jego mnóstwo wersji. Pierwsza była bardziej jakby jasna i optymistyczna, potem gdzieś tam mi się ten mrok wdarł wraz jakby ze zmianą tego, jak ona ma wyglądać w tym świecie i tak
jakoś bliżej mi było chyba do tego mroku jednak. Ale mówiłaś, że dosyć długo pracowałaś nad tym filmem. Jesteś w stanie nam mniej więcej powiedzieć, jaki to był okres? Czy... To było tak, że chyba w 2018 dostałam stypendium od prezydenta miasta Szczecin na ten film. Potem jeszcze jakąś jedną dotację i pomiędzy zaczynałam jakieś nowe projekty, które często były takie bardziej komercyjne i tak właśnie wtedy go odkładałam. Mniej więcej sobie wyliczyłam, że chyba pracowałam nad nim łącznie z 10 miesięcy, ale te 10 miesięcy się ciągnęło jednak przez no, takie 2-2,5 roku. Ale to tym bardziej dziękujemy, że dokończyłaś ten film i super, że właśnie w tym zestawie możemy go oglądać. No i razem z tobą ten świat krzątaczki eksplorować. Też się cieszę. Dzięki serdeczne. Teraz porozmawiamy o kolejnym filmie, również takim, który zabierze nas w nowe rejony, a mianowicie o Ole śpi słodko. I tu uśmiecham się do Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz. Witam serdecznie. Cieszę się, że będziemy mogły też o tym filmie porozmawiać. Ale może zacznijmy od samego początku, czyli jeżeli dobrze zarejestrowałam, to rozumiem, że to jest część takiego cyklu filmów, prawda? Tak, to ja też się uśmiecham. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to Ole śpi słodko jest trzecim filmem z cyklu takiej naszej autorskich ekranizacji, adaptacji animowanych Andersena, mniej powiedzmy popularnych baśni Andersena. No tak, i to już ten cykl nam się ciągnie od 2005 roku. Pierwszym filmem był Len. Strasznie długo to wszystko trwa. Oczywiście też gdzieś tam w międzyczasie jakieś inne rzeczy powstają, ale no nie wiem, może jeszcze przed emeryturą uda mi się skończyć całość. A to powiedz nam proszę w takim razie, jakby co cię zauroczyło w Andersenie na tyle, żeby właśnie taki cykl stworzyć i no i skoro już o tym będziemy mówić, to może też powiedziałabyś nam, czy bardziej myślisz o tych animacjach w kontekście widzów dziecięcych, czy jako o takich, które są rozumiane zarówno w innych poziomach przez dzieci, jak i przez dorosłych? Tak, no przede wszystkim w Andersenie od zawsze fascynuje mnie to ta jego umiejętność opowiadania historii, takiego swoistego bajania, podczas którego po prostu przeskakuje chwilami z myśli do myśli, z kwiatka na kwiatek, łączy wszystkie te swoje myśli do głównego wątku. Szczególnie widać to w takich jego bajkach dla starszych, dla dorosłych, można powiedzieć. Książka z obrazkami bez obrazków. Jest taki zbiór opowiadań, świetny moim zdaniem, bo nie jakby taki puszczony troszeczkę koniec bez morału, tylko do zastanowienia. Coś zupełnie, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, czytając Andersena. Także polecam przy okazji. No i właśnie, a propos widowni, to sama mam z tym problem, bo wydaje mi się, że Andersen przemawia do takiego dziecka, które jest we mnie. I chociaż staram się, żeby forma filmów była odpowiednia dla dzieci, to jednak Andersen porusza tematy dość poważne i zawsze gdzieś, wydaje mi się, jest to drugie dno jeszcze. Także dla osób dorosłych też powinien trafić. Zresztą głównie o dorosłych myślał jednak, pisząc. No tak, faktycznie też w Ole śpi słodko jednak tym głównym wątkiem, z którym się mierzymy, jest po prostu oswajanie się ze śmiercią. Tak, dokładnie. Ale już jakby konkretnie nawiązując właśnie do tej animacji, do Ole śpi słodko, co jest w niej dla ciebie najważniejsze? Który wątek? Czy właśnie, bo dedykujesz też tą animację swojej babci,
Stąd tak. Mam też takie podejrzenie, że jednak myślałaś o niej też trochę osobiście. Tak, oczywiście myślałam o niej, o mojej babci osobiście, bo to babcia jest tą osobą taką dla dzieci, mam wrażenie, czasem bardziej czułą niż mama. To znaczy pod tym względem, że mamy są zazwyczaj zapracowane, nie mają czasu, to te babcie są takimi ostojami, przynajmniej ja to tak odbieram. Dlatego jej utrata gdzieś mocno mi zaważyła na uczuciach i myślałam o niej podczas realizacji tego filmu. I tak samo mój bohater myśli o niej, ponieważ ona go wprowadzała w świat zabawy, w świat liter, w świat właśnie nauki pisania. No i cały, że tak powiem, myk z historią polegał na tym, nie wiem, czy to mi się udało, tak się starałam, żeby tę postać babci wprowadzać, by trochę mimochodem, przy okazji różnych snów, przy okazji tematów tych snów, żeby nie było na tak kawę na ławę na dzień dobry, żeby nie było do końca wiadomo dopiero z czasem, żeby okazało się, o co tak naprawdę chodzi. A na koniec jeszcze chciałam podpytać cię, bo ta animacja jest malowana farbami i olejnymi na płótnie, prawda? Na desce, tak. Na desce. Skąd też decyzja o tym, żeby w takiej technice to wykonać? To znaczy decyzja techniczna to kontynuacja decyzji podjętej przy lnie, ponieważ cała seria nosi nazwę Namaluj mi bajkę, a w technice animacji malarskiej gdzieś tam zadłużyłam się przy okazji realizacji dyplomu. I tak już to kontynuuję, chociaż staram się za każdym razem troszeczkę inaczej do tego malarstwa podchodzić. I tak było też tym razem, ponieważ czułam, że potrzebuję postaci ludzkich, a nie animków, że tak powiem. Dlatego skorzystałam po raz pierwszy z metody rotoskopii. Zbyszek Czapla jest super, jeśli chodzi o tą technikę. Ja się strasznie bałam za nią wziąć i nie wiem, czy będę tak kontynuowała jeszcze kiedyś. Ale przynajmniej efekt jest, wydaje mi się, osiągnięty, że te postaci są po prostu ludzkie. Tak, to na pewno. I ta technika bardzo pasuje też do kontekstu Andersena, myślę. Więc też dziękuję ci za tę opowieść. Wywołałaś trochę do odpowiedzi Zbyszka Czaplę bardzo dobrze, bo jest tutaj kolejną osobą, z którą będziemy rozmawiać. Zbyszku, twój film On Time w konkursie. To jakby zaczynając też od początku, od tej historii, którą opowiadasz w tym filmie, chciałam zapytać cię, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na to, żeby opowiedzieć, odnieść się w tej animacji do twórczości japońskiego poety Matsuo Basho? Tak, cześć wszystkim. Tak? Tak, już? Cześć, witaj. Pytanie. Dlaczego Matsuo Basho? To trochę przypadek, jak w wielu moich wyborach. Moja przyjaciółka z Japonii podpowiedziała mi, że to będzie po prostu świetne do tego pomysłu, z którym się nosiłem od jakiegoś czasu. No niemniej jednak film miał być czymś zupełnie innym od samego początku. Te materiały, które sobie zgromadziłem podczas moich wcześniejszych podróży krótkich do Japonii, były właściwie tylko takim jakimś pomysłem, szkicem, natomiast wybierałem się w zeszłym roku na dłużej. Miałem zrobić dokumentację, materiały i tak dalej, no ale niestety przez pandemię wszystkie podróże były właściwie odwołane i niemożliwe, więc jakby film jest trochę efektem niemożliwego, czyli właściwie trochę jest po podróży, która trochę się odbyła, ale nie tak jak chciałem, a w jakimś sensie coś się nie zrealizowało, więc pomyślałem sobie, że może tutaj padła taka fajna formuła, że filmy są o jakiejś ucieczce. Zawsze jakoś mocno na mnie działała taka metafora ucieczka do przodu, no ale słabo czuję się w konwencji sci-fi, więc uciekłem do tyłu i sięgnąłem po klasykę, po Matsuo Basho w tym przypadku.
Tekst powstał ponad 350 lat temu i postanowiłem sprawdzić, czy jest nadal aktualny jako narracja, czy coś, co wtedy poeta miał na myśli, podróżując, te jakby wrażenia, odczucia, które mu towarzyszyły, w jakiś sposób one są nadal aktualne i moglibyśmy je odnieść jakby do siebie też. Ale to jak gdyby tekst może, myślę, że on nie był bazą do tego, po prostu to jest jakaś suma moich jakby zgromadzonych jakby pomysłów, inspiracji. Czyli też trochę. Te materiały, które wykorzystujesz w tej animacji, zdjęcia, filmy, to wszystko są twoje nagrania z podróży do Japonii? Trochę tak, a trochę w domu. To jest trochę, ja to tak traktuję, że ten film trochę powstał tak jakby wysypać z plecaka albo z torby podróżnej jakieś rzeczy, które zostały po podróży, typu jakieś bilety, rozkłady jazdy, jakieś wspomnienia, zdjęcia, nagrania, jakieś wspomnienia spotkań z ludźmi gdzieś tam przypadkowymi po drodze i tak dalej. I skompilowałem to w taką całość, która wydaje mi się, że po prostu ma to jakiś swój początek, koniec i zakończenie, chociaż nie wiem, czy w takiej kolejności, ale to już widzowie sami ocenią. Ale widzisz, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że też powiedziałeś o tej podróży, która się miała odbyć, a nie odbyła się z powodu pandemii, ponieważ jest taki moment w twojej animacji, kiedy pojawiają się ludzie w maseczkach. I też już jakby odpowiedziałeś na to, ale chciałam cię właśnie pytać, czy są to nagrania już z czasów, kiedy ta maseczka stała się częścią naszej codzienności również tutaj. Tak, film skończyłem w kwietniu, więc to było takie, to jedna z ostatnich rzeczy, jakie jeszcze tam zdecydowałem się wrzucić te kilka sekund. Coś aktualnego. Czyli co, też ta podróż i ten plecak z wyrzuconymi biletami, pamiątkami, czy to wszystko jest też opowieścią o jakimś pędzie świata współczesnego? No myślę, że tak. W ogóle podróż uruchamia swoisty film prawie zawsze, jak gdzieś tam odrywamy się od swojego miejsca komfortu albo gdzieś tam się przemieszczamy i obserwujemy jakieś obrazy za oknem, to równocześnie uruchamiają się jakieś wspomnienia, jakiś po prostu film, jakiś strumień świadomości, jakkolwiek by to nie nazwać, się uruchamia i warto to jakoś zarejestrować, bo to są takie ulotne momenty i bardzo osobiste. Każdy przeżywa to na swój sposób i też mam nadzieję, że ten jakby film jest nie tyle jakimś takim materiałem kawa na ławę, ale coś, co uruchamia jakieś pokłady wyobraźni, wspomnień i jakichś takich osobistych przeżyć gdzieś tam związanych z przypadkowymi spotkaniami, jakimiś zaskakującymi miejscami albo nie wiem, jakąś taką podróżą w głąb siebie czy w głąb jakiejś tam, nie wiem, poezji. Myślę, że na pewno też kwestia tej poezji dodaje mu takiego filozoficzno-refleksyjnego tonu. No i jest pięknym zaproszeniem dla publiczności, dla nas wszystkich do tego, żeby w tą twoją podróż udać się jakby z własnym plecakiem i z własnymi doświadczeniami. Zapraszam. Dzięki serdeczne, Zbyszku. Dziękuję ci za ten komentarz do twojego filmu. I tym samym przechodzimy do ostatniego tytułu z naszego dzisiejszego zestawienia, a mianowicie film Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu i jest z nami Tomasz Siwiński. Witaj, Tomku. Dzień dobry, cześć. Cześć, witaj. No, to jest też podróż trochę w przeszłość, ale mam wrażenie, że podróż w przeszłość, która jednak wpływa na naszą teraźniejszość, a na pewno dodaje refleksji na temat tego, jak nasza współczesność wygląda. I chciałam cię zapytać na samym początku, skąd też zrodził się w tobie taki pomysł, żeby połączyć historię o
bezwzględnych, buchających czarnym dymem kominach w trakcie zimy stulecia w 1963 roku. Pomysł na to, żeby połączyć ten dym właśnie z historią miłosną. No to było, zaczęło się od tego, że taką inspiracją można powiedzieć do tego była ogólna obecna rozmowa na temat emisji CO2 i tak dalej. I jakby ten cały problem, który jest istotny i taki wręcz można powiedzieć tragiczny w pewnym sensie. Natomiast ja potraktowałem to jako pewnego rodzaju, nie wiem, no, inspirację czy taką jakby odskocznię do tego, żeby pomyśleć na ten temat ogólnie, prawda, na czym polega jakby życie, tak jak to górnolotnie to brzmi, ale na czym w ogóle polega życie, prawda, jednak żyjąc cały czas no, jakby spalamy i siebie, tak, i spalamy to, co zjadamy, tak, całe życie to organiczne polega jednak na tym, że istnieje ten aspekt tego po prostu przetwarzania tej materii, prawda, i spalania jednocześnie, a miłość tutaj, ta miłość erotyczna, prawda, pożądanie, które w tym filmie zostało przedstawione, jest, można powiedzieć, w jakiś sposób no, kulminacją tego, tak, kulminacją tej woli życia, woli pozostawienia po sobie nowych pokoleń, więc myśląc o tym, no taka mi się jakby tam jakby przebiła ta myśl, że po prostu w pewnym sensie no, całe to nasze życie jakoś jest oparte na tym węglu, prawda? Zbudowani jesteśmy również z węgla i w tak nieodpowiedzialny sposób czerpiemy z tych zasobów, które zostały tam zachowane gdzieś pod ziemią. Natomiast tak czy siak dalej będziemy w jakiś sposób go spalać, tak? Dalej będziemy oddychać i wydychać ten dwutlenek węgla. A ta historia wydała mi się ciekawa też przez to, że mamy ten węgiel, prawda, który jest tutaj jakoś połączony z tym życiem organicznym i mamy również, który tutaj jest tym ciepłem, tak, w jakimś sensie tym, co w jakiś sposób jest połączone z tym pożądaniem, z tą miłością. I mamy oprócz tego zimę, tak, i czasy chłodu i mrozu. Więc wydawało mi się to ciekawe, żeby stworzyć taką, można powiedzieć, śląską operę, czy śląski melodramat, gdzie operujemy na takich mocnych kontrastach, prawda, gdzie jest oczywiście ta czerni biel, gdzie jest zima, czy ciepło i zimno, tak, czerwień i błękit. I to wszystko razem no, stworzyło mi jakąś taką historię, trochę nieco jakby można powiedzieć eskapistyczną, ale też myślę, że w jakiś sposób może dającą jakiś asumpt do przemyśleń własnych. No, na pewno jest to super, że ta twoja historia jest tak wielowymiarowa, bo też ten element pożądania, ten element erotyczny to są no, takie rzeczy, które też dokładają jakby kolejnych kontekstów, aniżeli tylko tego właśnie opartego na węglu, powiedzmy. Ale jest w twojej animacji taki jeden moment, który odbieram jako taki bardzo aż wzruszający wręcz, a mianowicie zdecydowałeś się zamieścić w swojej animacji dinozaury, które przytulają się przed śmiercią. Tak, no tak. Znaczy tam mamy takie odwołania do prehistorii, prawda? I do tego, żeby ta w jakiś sposób ta episkość, tak? Ten element jakby operowy, taki episk tam jakby się wybrzmiał, to no to myślałem, że już będę, że już pójdę po, że tak powiem, będzie to po całości i że będzie to odwołanie do prehistorii człowieka, do początków życia i do okresu wielkiego wymierania, prawda? I to wielkie wymieranie, no to akurat był czysto taki no, jakby naturalny proces, tak? Czyli po prostu przypadkowo ten meteoryt spadł, natomiast on wywołał podobne, znaczy on wywołał takie skutki, które doprowadziły do swojego globalnego ochłodzenia, prawda, przez te dymy, które w atmosferze się zawiesiły, więc te dinozaury tam zamarzają. A w jaki sposób, no jest to taka dosyć oczywista metafora, prawda, też tego, co się dzieje z naszymi bohaterami i to,
i to, co się dzieje również z nami, prawda? Że jedynym, że miłość nas może uratować nawet podczas największej katastrofy, tak? Tak to można jakoś zawrzeć. To prawda, ale jest jeszcze jeden bohater w tej twojej opowieści, który też w pewien sposób ratuje sytuację, a mianowicie mamy postać Krasnala, który chociażby uchrania głównego bohatera też przed śmiercią. I chciałam zapytać cię, skąd pomysł na to, żeby właśnie wprowadzić tą figurę Krasnala do tej historii? To jest taki bajkowy, ja już ostatnio na Festiwalu Krakowskim starałem się tak wyjaśnić, jakby co ten Krasnal znaczy, a potem ktoś mi powiedział, że może w sumie to nie powinieneś mówić dokładnie, co ten Krasnal znaczy. Więc ja myślę, że będę się tego trzymał i po prostu niech to pozostanie taką tajemnicą, przez to może to będzie wszystko ciekawsze, prawda? Będziemy musieli sobie sami trochę wymyśleć, co ten Krasnal znaczy. To my może zachęcimy też naszą animatorową publiczność do tego, żeby szukała swoich interpretacji Krasnala, jeżeli zbierzemy potem te najciekawsze i ci podeślemy. Dobrze, dziękuję. Dzięki. Na koniec jeszcze ostatnie pytanie do ciebie, Tomku, a propos też techniki wykonania tej animacji, bo mam też, odnoszę takie wrażenie, że ona tak sprawia takie złudzenie, jakby właśnie węglem była malowana. No tak, jak tutaj przeważnie, jak wszyscy mówią o tej technice i o tej stylistyce, to są takie odwołania do socjalizmu po prostu. Natomiast rzeczywiście ja chciałem, żeby to wyglądało tak ciężko i tak przez tą epokę, od kiedy jakby postanowiłem, że to będzie właśnie w tym okresie, tak, czyli w latach tam powiedzmy 60. I rzeczywiście jest to taka historia trochę jak z filmu socrealistycznego do pewnego stopnia, bo jest robotnik, jest operatorka dźwigu i to wszystko jest takie ciężkie, jakby to jest zimno i jakby ogólnie to są takie warunki dosyć niesprzyjające jakby tej miłości. To tego momentu, kiedy tak zacząłem o tym myśleć, no to chciałem to jak maksymalnie podkreślić, tak żeby sprawić, żeby ten świat był taki dosyć surowy, taki dosyć zimny, taki ostry. Więc te wszystkie zabiegi miały ten cel. I myślę, że ten cel został perfekcyjnie spełniony, no bo chociaż przynajmniej z mojej perspektywy jest to wszystko bardzo kompatybilne ze sobą i wchodzi się w ten świat bardzo gładko, ale jednocześnie bardzo refleksyjnie. Więc też dziękuję, że też w taką podróż mogliśmy się z tobą udać. Dzięki. To jest koniec pytań ode mnie. Nie było pytań od publiczności w tym secie. Bardzo wam dziękuję za to, że mogliśmy się udać w różne rejony i światy razem z waszymi filmami. No i przede wszystkim trzymam ogromnie kciuki za to, żebyście wyszli również z tego konkursu z sukcesami. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękuję i dziękuję, że... Dzięki wielkie. Dziękuję naszym widzom i widzkom, że byliście razem z nami na kolejnym Q&A.
Estrada w sieci. Wejdź na estradapoznań.pl i odkryj 9 autorskich serii podcastowych, ponad 250 odcinków, 10 tysięcy minut nagrań, 14 słuchowisk, nowe duety muzyczne, teledyski, e-booki. Dołącz do 50 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Za darmo. estradapoznań.pl. Dobra strona kultury.